Przechodzimy do następnego pytania. Pan poseł Grzegorz Braun z Konfederacji zada pytanie w sprawie członków Rady Ministrów i pracowników administracji rządowej posiadających obywatelstwo inne niż polskie. To pytanie jest skierowane do prezesa Rady Ministrów, w imieniu którego odpowie szef służby cywilnej, pani minister Anita Noskowska-Piątkowska. Bardzo proszę, panie pośle, o pytanie. Szczęść Boże, pani minister. Kłania się Konfederacja. Pod koniec kwietnia zapytałem pana ministra Sikorskiego, który tutaj wygłaszał swoje exposé, o to, kto w kierownictwie jego resortu byłby posiadaczem więcej niż jednego polskiego paszportu. Ku mojemu zaskoczeniu, bo myślałem, że będzie się bardziej wykręcał, pan minister Sikorski wskazał natychmiast swojego wiceministra Bartoszewskiego i poinformował, że posiada on brytyjski paszport. Ale dodał od razu minister Sikorski, to przecież sojusznik, więc wyraził przypuszczenie, nie będę miał nic przeciwko temu. Otóż mam, ponieważ sądzę, że z jednej strony najważniejsza kwestia to jest swoistość polskiego interesu, polskiej racji stanu. Swoistość, a zatem nie tożsamość z racją i interesem jakiegokolwiek innego państwa. I to jest pierwsza kwestia. A druga to jest ewentualny konflikt interesu samego Władysława Teofila Bartoszewskiego, jego ewentualne wewnętrzne rozdarcie, bo przecież musi on pozostawać lojalnym obywatelem poddanym korony brytyjskiej, skoro korona brytyjska wyposażyła go w paszport brytyjski i tego paszportu mu nie odbiera. Skoro zatem jest on lojalnym poddanym brytyjskim, no to jakżeż może reprezentować interesy Rzeczpospolitej Polskiej, narodu polskiego w relacjach nie tylko z samą koroną, ale także z państwami od korony zależnymi i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym zainspirował mnie minister Sikorski do zadania pytania o to, jak sprawy mają się w ogóle w administracji rządowej i czy wielu tam macie takich jak minister Bartoszewski, posiadaczy obcych paszportów. Bardzo proszę pani minister o odsłonięcie tej dziękuję rzeczywistości. Serdecznie. Bardzo dziękuję proszę. Panie marszałku. Dziękuję bardzo panie pośle. Zrobiło się miło. Panie marszałku, Wysoka Izbo, odpowiadając na pytanie panów posłów w sprawie innego niż polskie obywatelstwo, członków Rady Ministrów i pracowników administracji rządowej, czyli mówimy o członkach Korpusu Służby Cywilnej, których jest ponad 119 tysięcy, informuję, że takie dane nie są zbierane i nie są przetwarzane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, więc takich danych nie posiadam. Natomiast wydaje mi się, że ważne jest, żeby podkreślić, że posiadanie przez obywatela polskiego więcej niż jednego obywatelstwa, co do zasady, z małymi wyjątkami, nie jest przesłanką do ograniczania praw obywatelskich, w tym możliwości dostępu do służby publicznej. I na tym bym skończyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie dodatkowe, panie pośle. No jednak historyczny moment, coś niesłychanego. Pan premier i pani szefowa służby cywilnej, poinformowani wcześniej, że zadajemy takie pytanie, nie uznali za stosowne przygotować się do odpowiedzi. Pani minister wystąpiła tutaj po to, żeby powiedzieć, że nie odpowie. Ja zatem wzywam panią minister do tego, byście państwo odrobili lekcję i proszę bardzo pana marszałka o zobowiązanie pani minister do dostarczenia odpowiedzi klubowi Konfederacja na piśmie.
Bardzo proszę, jeśli Państwo nie przetwarzacie takich danych, to je przetwórzcie. Ja pytam bardzo konkretnie, kto jeszcze poza wiceministrem Bartoszewskim jest lojalny wobec innych państw, a zatem może znajdować się w konflikcie lojalności wobec państwa polskiego. Bardzo proszę. Może dla urozmaicenia jeszcze jedna prośba, panie marszałku, jeśli pan pozwoli. Będę również zainteresowany danymi zbiorczymi dotyczącymi poprzednich kadencji i poprzednich rządów. Tak z 10 lat może na przykład pani minister zechce sprawdzić, kto był nosicielem obcych paszportów, a jednocześnie należał do rządu i podległych rządowi jednostek. Bardzo proszę, dziękuję pani bardzo. Minister. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja tylko w uzupełnieniu, tak jak powiedziałam, takich danych nie zbieramy i nie przetwarzamy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dlatego że nie ma do tego podstawy prawnej. Jeżeli nie ma podstawy prawnej, to organy władzy publicznej nie mogą zbierać takich danych. Byłoby to zbieranie nadmiarowe i mogło być niezgodne z prawem. Dlatego takich danych nie zbieramy i nie przetwarzamy. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie minister. Czy pan pozwoliłby mi 30 sekund jeszcze? Nie, nie pozwolę. Przechodzimy do następnego pytania. Następne pytanie, pan poseł Michał Pyrzyk, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, nikogo nie trzeba przekonywać, że anomalia pogodowe takie jak gradobicie czy mocne ulewy mogą powodować olbrzymie straty i tego rodzaju zjawiska meteorologiczne zdarzają się dziś stosunkowo często, mają poważne konsekwencje dla ludzi, gospodarki, upraw rolniczych, środowiska naturalnego i niestety po raz kolejny przekonaliśmy się o tym w ostatni poniedziałek, choć te alerty otrzymujemy do dziś, ale w poniedziałek, gdzie seria intensywnych zjawisk pogodowych objęła swoim zasięgiem praktycznie cały kraj, od zachodu po wschód, od północy na południe, burza, gradobicie, ulewy spowodowały duże straty, pozrywane były dachy, zalane domy, samochody. Olbrzymie straty odnotowali również rolnicy w swoich uprawach. Najgorzej wygląda sytuacja w wielkopolskim Gnieźnie, ale również w Szczecinie oraz na Lubelszczyźnie, szczególnie w okolicach Opola Lubelskiego, Chodela, Urzędowa, Białowody, Przytyku, Wandalina, Chruśliny, Bełżyc. To tylko przykłady, ale sadownicy w tym regionie stracili, można powiedzieć, wszystkie plony. Z malin, jabłek, czereśni, porzeczek w wielu sadach nie zostało nic. Poszkodowani liczą w tym zakresie na pomoc rządu, gdyż pozbawieni zostali środków do życia. Przedstawiciele organizacji rolniczych wręcz apelują o wprowadzenie lokalnego stanu klęski żywiołowej. Grad wyrządził poważne szkody też w rzepaku, zbożach, burakach cukrowych, kukurydzy. W niektórych miejscach straty szacuje się na 100%. W wielkopolskim Gnieźnie burza, bo to nie tylko rolnictwo, to również miasta, w wielkopolskim Gnieźnie burza, która przeszła nad miastem, sprawiła, że ulice pokryły się białą warstwą gradu, a strażacy musieli interweniować ponad 140 razy. Tutaj na podziękowania zasługuje również postawa Wojska Polskiego, które okazało się gotowe do pomocy, zmobilizowało się i pomogło również poszkodowanym. I w związku z tym mam pytanie, w jaki konkretny sposób rząd zamierza pomóc Polkom i Polakom, którzy doznali poważnych strat materialnych w wyniku przejścia przez Polskę gradobicia oraz ulew. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan minister Michał Kołodziejczak. Bardzo proszę. Dziękuję za to pytanie. Ono się wydaje też i jest bardzo zasadne, bo faktycznie problem jest bardzo duży. W tej chwili prowadzone są dokładne kontrole tego, co gdzie się stało, przez komisje, które działają razem z wojewodami i są powołane w tych województwach, powiatach i gminach, gdzie doszło do między innymi gradobicia czy deszczy nawalnych, które uszkodziły w wielu miejscach plony. Mówimy tutaj także o przymrozkach, bo to skumulowało się w krótkim czasie. Niestety bardzo dużo tych zjawisk
meteorologicznych, które w niektórych miejscach nawet 100% niektórych gospodarstw plony zniszczyły. Mówimy tutaj o pomocy dla rolników. Mamy też na względzie to, że to jest też po prostu pomoc dla rodzin, które muszą ten trudny czas przetrwać. I w tej chwili możemy powiedzieć, że ciągle weryfikujemy, co, gdzie, w jakim natężeniu miało miejsce. To jeszcze chwilę na pewno potrwa. Rozważamy różne pomocy. Między innymi mówimy tutaj o preferencyjnych kredytach, które są też tutaj w kręgu naszego działań pomocowych. To kredyty dla tych, którzy byli ubezpieczeni choćby na taką minimalną stawkę 0,5%. To dla tych, którzy mieli ubezpieczone przynajmniej połowę. Mówimy także mówię tutaj o potencjalnej pomocy, bo dzisiaj byłoby też niepoważne mówienie o konkretnej pomocy skierowanej w dane miejsca, bo będziemy to mieli najpierw wszystko zweryfikowane, później będziemy mogli mówić o konkretnych pomocach. Ja mówię o potencjalnych. Wchodzą w grę także ulgi w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenia społeczne. To jest jeden z takich elementów też. Ale mówimy też o takiej pomocy, która mogłaby przewidywać odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. I tutaj to także wchodzą w grę ulgi w opłatach czynszu. Mówimy także o tym, że może to być ulga w podatku rolnym. I więcej też resort będzie mógł wypowiedzieć się, kiedy będzie to wszystko sprawdzone. Ja tylko dodam, że tutaj wyjątkową aktywnością też wykazuje się minister Czesław Siekierski, który już odbył co najmniej kilka spotkań z poszkodowanymi. Był i na Lubelszczyźnie, i był na województwie świętokrzyskim. Można tutaj wymieniać wiele miejsc, które odwiedził w ostatnich 2 tygodniach minister Czesław Siekierski. Resort rolnictwa prowadzi dialog z organizacjami rolniczymi, ze związkami i to wszystko jest także budowane w dialogu, szukanie tych rozwiązań. Ja tylko dodam, że do tej pory też widzimy też duże natężenie takich działań atmosferycznych i są braki, jeżeli chodzi o dobry system ubezpieczeń, bo to on powinien być odpowiedzią na to. No nie zostały przygotowane takie przepisy w poprzednich latach. Teraz też resort rolnictwa, widząc to wszystko, co się dzieje, widzimy taką jeszcze pilniejszą potrzebę stworzenia odpowiednich przepisów, tak żeby te ubezpieczenia były, żeby one funkcjonowały. A ja mogę z pełną odpowiedzialnością, że po oszacowaniu szkód przez komisję podjęte zostaną decyzje odnośnie uruchomienia dodatkowych form wsparcia. Też odpowiadając na to pytanie, warto podkreślić, że w tych gospodarstwach to nie tylko gospodarstwa, to nie tylko rośliny, ale to, co ja powiedziałem też po mojej dzisiejszej rozmowie z szefem naszego resortu, to są rodziny, które zasługują na to, żeby państwo podało im rękę w tej trudnej sytuacji. My to widzimy, dostrzegamy. Będziemy starali się wszystkim tym, którzy potrzebują pomóc, żeby ta pomoc dotarła. W tym roku resort rolnictwa już uruchomił prawie 5 miliardów złotych na pomoc różnego rodzaju, rozbitą na różne sektory. 5 miliardów złotych, które trafiają dodatkowo do polskich rolników z powodu licznych wypłat. Dodam też tylko krótką odpowiedź, ona zaraz będzie też uzupełniona, jeżeli chodzi o to, co stało się między innymi w Gnieźnie. Ja też jestem reprezentantem mieszkańców Gniezna z tego powodu, że głosowali między innymi oni na mnie. Byłem tam 2 dni temu, rozmawiałem z prezydentem Gniezna, rozmawiałem ze starostą Gniezna. Tam nie tylko żołnierze, ale ja także tutaj z mównicy sejmowej z tego miejsca chcę podziękować harcerzom, którzy tam byli zaangażowani w pomoc. Wszystkim mieszkańcom, którzy też w takim zrywie społecznym ruszyli, by pomóc tym, którzy najbardziej ucierpieli. Będąc tam i widząc tą potrzebę, też starałem się zaopatrzyć
mieszkańców w urządzenia do osuszania budynków. Dostali oni taką możliwość, 20 takich urządzeń na następne dni, by mogli oni też osuszać swoje budynki. Faktycznie jest tam potrzebna pomoc.